Życie w ciągłym pędzie, brak czasu na odpoczynek, nieregularne posiłki, siedzący tryb życia, papierosy, używki. Od tego już tylko krok do choroby. Wizyta u lekarza? Na nią zwykle brakuje nam czasu albo tłumaczymy sobie, że samo przejdzie. A jeśli jesteśmy chorzy, to może lepiej nie wiedzieć, ale czy rzeczywiście? Są pewne rzeczywiście guzy, które nowotwory, które im wcześniej wykryte, tym jest znacznie lepiej. No wiadomo, w ogóle ogólnie im szybciej, tym lepiej. Tak? No niestety boleję nad tym, że bardzo duża część pacjentów trafia do nas w schyłkowym stadium choroby nowotworowej, gdzie doszło do rozległych przerzutów, niewydolności wielu narządów. Co zrobić, by uniknąć takiej diagnozy, by temu zapobiec? Na terenie Płucka i powiatu realizowany jest program zdrowotny. Bardzo ważną rolę odgrywać w nim będą działania edukacyjne prowadzone już wśród najmłodszych. Nauka zdrowego stylu życia, która ma zaowocować w przyszłości. Jednak sama edukacja to nie wszystko. Już teraz można skorzystać ze specjalnej infolinii. Infolinia ma za zadanie nawigować, kierować pacjenta. Stąd też rozdzieliliśmy w przypadku Instytutu Onkologii dwa obszary. Profilaktykę oddzieliliśmy od diagnostyki. Będą tam osoby przeszkolone w zakresie zbierania wywiadów. Oczywiście jest to wywiad przedlekarski taki, który będzie pozwalał na pokierowanie pacjenta do odpowiedniego gabinetu, do odpowiedniej kliniki, jeżeli będzie ku temu taka potrzeba, czy też do odpowiedniego obszaru profilaktyki. Aby z programu skorzystało jak najwięcej osób, zaangażowano wiele instytucji, m.in. Starostwo Powiatowe, które zamierza przygotować m.in. specjalną akcję informacyjną. Jak zaznacza starosta Płocki, to bardzo ważne. Już pracujemy nad tym, aby przygotować szereg spotkań, oczywiście materiałów dystrybuowanych w różny sposób, od gazet poprzez materiały typu ulotki, informacje, cały szereg działań w social mediach. No i oczywiście ten bezpośredni kontakt. W ramach programu zdrowotnego odbyło się już pierwsze spotkanie z mieszkańcami powiatu. W Bulkowie spotkało się kilkaset osób, które skorzystały z badań profilaktycznych i jak twierdzą, to był bardzo dobry pomysł. Spotkanie było tak bardzo owocne, bardzo duże było zainteresowanie. Nawet takie podstawowe badania morfologiczne nie wszystkie kobiety były w stanie wykonać, po prostu zwyczajnie zabrakło tych pasków. Tak? No na pewno są potrzebne i byśmy chcieli, żeby to było kontynuowane. Są niezwykle potrzebne, szczególnie tutaj na wsi, gdzie często dostęp jest utrudniony. Często kobiety nie mają czasu, mają problem z organizacją, a tutaj był dostęp szybki, bezpośredni do wielu specjalistów i to było bardzo ważne, tak, dla nas. Dużo osób skorzystało, dużo kobiet miało możliwość konsultacji, wyrażenia swoich niepokoi, tak, nauki rozpoznawania zagrożeń zdrowotnych i to było niezwykle istotne dla nas. Ja osobiście w tym czasie jeszcze byłam w ciąży, więc też się dowiedziałam, jak prawidłowo badać piersi. Też można było skorzystać z porady dermatologa, fizjoterapeuty, wykonać pomiar ciśnienia. Tak, pulmonolog. No i oczywiście też był przepyszny, bardzo zdrowy poczęstunek. Myślę, że nikt się nie spodziewał takiego poczęstunku, gdyż to był poczęstunek bio. W organizację spotkania zaangażowały się władze gminy. Liczba uczestników świadczy o tym, jak bardzo takie spotkania są potrzebne, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie dostęp do lekarza jest mocno ograniczony. Ta świadomość jednak pomocy samemu sobie jest wielka, tylko nie wiem czemu, zawsze odkładana na później. I to, że PKN Orlen wyszedł z taką inicjatywą, jest niesamowicie cenne. Dla tych pań jestem wdzięczny, że gmina Bulkowa i gminy Ościenne zostały zauważone przez koncern. Bardzo bym prosił i życzył sobie, żeby w przyszłości bliższej i dalszej również takie przedsięwzięcia, takie spotkania były powielane. Jednym z założeń programu zdrowotnego jest nauka zdrowego stylu życia. To nie tylko zdrowa dieta czy ruch, bo mimo, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak szkodliwe są papierosy, to bardzo trudno rozstać się z tym nałogiem. Pacjent, który kaszle i który pali długo i który pali paczkę dziennie, tak, a ma powyżej 40 roku życia, to jest absolutny kandydat do tego, żeby zrobić badanie spirometryczne, zrobić prześwietlenie płuc, a nade wszystko powiedzieć swojemu lekarzowi lub też zapytać,
czy to ten tryb życia, który ja prowadzę, to jest sensowny tryb życia, czy to jest tryb życia, który mnie prowadzi do ściśle określonego, ale niedobrego celu. Program ekipy KN Orlen realizuje wspólnie z Centrum Onkologii Instytutem imieniem Marii Skłodowskiej-Curie przy współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc, jest programem pilotażowym. Ma pomóc we wdrażaniu nowoczesnych terapii, szybszym dostępie do diagnostyki czy lekarzy specjalistów. Powstał z myślą o pacjentach, ale także lekarzach i pielęgniarkach. Działa już infolinia, odbywają się spotkania z mieszkańcami. Jakie będą zatem kolejne kroki? Będzie to cykl szkoleń zarówno dla lekarzy, jak i dla pielęgniarek. Będą całe cykle spotkań prozdrowotnych z kołami gospodyń wiejskich Miasteczka Zdrowia organizowane przez PKN Orlen przy naszym uczestnictwie i w sadzie merytorycznym, jak również cykl szkoleń wynikających z potrzeby na tym terenie, zarówno dla lekarzy, jak i dla pań pielęgniarek. Nie jest to jednorazowe spotkanie edukacyjne. My będziemy to cyklicznie powtarzać, słuchając głosów z terenu od Państwa, jakie tematy chcecie poruszyć, którymi jednostkami chcecie się zająć i jakie macie największe problemy zdrowotne z pacjentami na Państwa terenie. Badajmy się, korzystajmy z badań profilaktycznych. Im wcześniej zdiagnozowana zostanie choroba, tym są większe szanse na jej wyleczenie, bo rak to nie wyrok. Program realizowany będzie do 2024 roku. PKN Orlen na ten cel przeznaczy 10 milionów złotych.